Hallo, hallo. Hallo, hallo. Czy mnie widać i czy mnie słychać? Cześć, Kowal. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Tak i tak, bardzo dobrze. Cześć, czat. Cześć, czat. Cześć, czat. Cześć, czat. Cześć, czat. Cześć, czat. 2024. Normalnie czuję się, jakby przedwczoraj był 2023, a tu zaraz sześciu króli, Wielkanoc, nie trzy, wszystkich świętych, Boże Narodzenie i Nowy Rok, Bożenko. Cześć Solfi. Cześć Król Sucharów. Więc czas leci. Cześć Trufla. W Chicago niczym normalnie od, nie wiem, jakiegoś szablonu. W nowy rok przyszedł mróz i spadł śnieg. Tak po prostu zima się zaczęła 1 stycznia. Jakby to wszystko było gdzieś na jakimś termostacie ustawione, co najmniej. Sześciu króli i 12 dni wolnego? Co się dzieje w tej Polsce? Cześć Trubadur. Cześć czat. Cześć czat. Więc czas zapiernicza. Skoro jesteśmy przy czasie, to pewnie widzicie po mojej prawej, mojej lewej jestem obklejony banerami. Udało nam się w końcu po ciężkich naradach, głosowaniach, ciągnięciach zapałek, rzucaniu rzeczami w ściany, rzutkami i tak dalej, upierniczyć datę FGA 2023. Jest to, jak widzicie, 13 stycznia. Zmieniliśmy też godzinę. Mam wrażenie, że popołudniowa narzekaliście. Kilka osób przynajmniej narzekało na popołudniową, więc przesunęliśmy ją na trochę bardziej wieczorną o 18. Ci, co są co roku, wiedzą, czego się spodziewać. Olbrzymia gala. Krawaty, koszulki. Niektórzy nie mają gaci, tak czy siak. Podsumujemy sobie wszystkie wasze wysłane głosy, podsumujemy sobie poprzedni rok. Jak zwykle zrobimy to na FG robimy? Robimy? Nie, to nie robimy. Na pierwszym odcinku robimy zawsze przepowiednie. Ale mamy też w tym roku dla was masę, masę gratów do rozdania, najróżniejszych nagród, upominków i tak dalej, i tak dalej. Tartak, który prowadzi obecnie magazyn tego wszystkiego, mówi, że jeszcze tyle nie było. Do tego wszystkiego jest to jeden z dwóch legalnych źródeł pozyskania limitowanej wersji kalendarza z Kubarem, więc tym bardziej zachęcam was do przyjścia w sobotę o godzinie 18, 13 stycznia 2024 roku. Te przepowiednie, których nikt nie zapisuje, panie, to wszystko jest zapisane. U nas jest wszystko zapisane. Problem tylko jest ze znalezieniem tego, gdzie to jest zapisane. To jest jedyny problem. Jakie są nielegalne opcje? No, to nie tutaj. To już na priv to perzast. To już na priv. To może dziś coś rozdamy. Nie, zostawimy sobie wszystkie rzeczy. Ile tam tego jest? Ile tam tego jest? Także tak, serdecznie wszystkich zapraszam. Nawet nie zapraszam, to musicie być. To jest jakby obowiązkowa pozycja do bycia. Pisania dejów, pisania kalendarzów i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze mam wam do powiedzenia w związku z Nowym Rokiem? W nowym roku, w nowym kroku jest wtorek, gramy sobie w Trinity Fusion, o którym zaraz. Poza tym w czwartek, klasycznie o 20:07 będziemy grali w coś, czego za cholerę nie przypomnę sobie tytułu, ale może jak zrobię... Tak, to sobie przypomnę. Biarik Factor. Co mogę wam powiedzieć o tej grze? Jay powiedział, że jest dobre. Czasami jest taka kicha z nowymi grami w pierwsze kilka dni nowego roku, że wystarczy nam, że Jay powie, że to jest dobre.
i my w to będziemy grali. To ma ponoć co-op, więc zobaczymy. A jak Jay się myli, to hej, to pójdzie na żywo w czwartek w świat, no. To będzie na Jaya. Nie wiem, na ile jest co-op, ale mam nadzieję, że jest na trzy, że nie mógł. Nawet nie sprawdziłem, na ile jest osób. Jesteśmy jeszcze na etapie sprawdzania w ogóle, czy to działa w kopie. Jak nie będzie działało w kopie, będę grał ja, ale mam nadzieję, że to się da jakoś odpalić. A może założycie jeszcze podcastową skarbonkę WOŚP, jakby kalendarz doszedł już do kwoty wysokiej, jak ktoś tak by chciał z wami dorzucić do zbiórki na ten cel. Co? Czekaj, nie rozumiem WOŚP-a, więc próbuję wytłumaczyć, a może założycie jeszcze podcastową skarbonkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jakby kalendarz doszedł już do kwoty wysokiej, a ktoś i tak by się chciał z wami dorzucić do zbiórki na ten cel. Nie wiem, jak to działa. Więc nie wiem, o co pytasz. Nie bardzo, wydawało mi się, że to jest po prostu licytacja normalna, a nie, że są jakieś skarbonki, że ludzie się mogą do czyjejś licytacji dorzucać? Czy to będzie twarz Jaya? Czy będzie reveal? Nie. Nie będzie revealu. Reveal, nie wiem, czy będzie reveal, ale będzie, jeżeli gra okaże się fatalna, to będzie generalnie, palce będą skierowane na Jaya. Każdy może założyć skarbonkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okej. Okay. I co robi skarbonka Wielkiej Orkiestry? Mówię, nie znam, nie czepiam się tego, co napisałeś. Mówię tylko, że moja wiedza na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest niesamowicie niska. No, że kalendarz będzie za 100 tysięcy, a ktoś chce wspomóc, to daje do skarbonki. Każda kwota będzie się nawet. No ale to nie na tym polega normalna licytacja? W sensie wrzucamy dla was kalendarz i kto wylicytuje, to dostanie? Aha, żeby i tak pieniądze szły? Nie wiem. Porozmawiam z chłopakami. Dogadamy się, jak mówi Kowal. Dogadamy się. Mówię, nie będę, nie, bez sensu, żebyście mi teraz tłumaczyli technikalia WOŚP-a. Więc się dogadamy. W każdym razie, tak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to będzie drugi legalny sposób dostania specjalnej wersji kalendarza z kubarami. Otworzyłem sobie serię, o którym zapomniałem, z datą 31. O, panie. To jest rok ma ten serek. Jak ktoś nie ma takiej kwoty, żeby przebić licytację i chce wspomnieć. Rozumiem, teraz rozumiem. Trufla dalej jest priv. Pytacie mnie, jakie są nielegalne sposoby. No nie mogę, wiecie, tu jest. Twitch nas zamknie, policja mi wpadnie zaraz. Wiecie, nie mogę takich rzeczy na żywo. To leci na żywo, to leci w świat, to ludzie oglądają. To chyba tyle, co mam do powiedzenia. Tak mi się wydaje. 13 stycznia robimy FGA, a potem już leci normalny odcinek z przepowiedniami. Lecimy z tym rokiem. Lecimy 15 rok formogatki. 15 rok. 15. 15 lat. Tartak sprzedaje kalendarz z bagażnika. Tak, z poloneza. Brakuje poloneza przy hali targowej i sprzedaje kalendarze. Ile trzeba na suwaku dać Tartakowi, by dorobił jeszcze jeden? Uuu, panie. Na łóżku polowym, tak. Na łóżku polowym to było ten. Jeszcze przynosi je na targ w tych takich siatach. Taką kratę. W tych plastikowych siatach w kratę. I można przymierzyć kalendarz stojąc na kartonie. Z full service. Full service. Forkę po kartoflach. Między kasetami aroskimi, golarkami, nożami laserowymi. Co to były ruskie golarki? To były jakieś pierwsze podejścia do elektrycznych tych maszynek do golenia? Z takich, że rwało. Rwało ze skórą, tak? Włosy. Światła, jak dziadek używał, to światła
się przyciemniały w całym budynku. Hej, mrówek. Dobra, pograjmy coś w Trinity, zaraz zaczniecie na mnie krzyczeć. Chyba powiedziałem wam wszystko, próbuję sobie przypomnieć, czy coś mi z góry nakazano, abym jeszcze powiedział, ale chyba już nie. To chyba było wszystko, co miałem. Jak się nią strzygłem, to takie małe afro wyszło. Ale to była do włosów, czy do takiego zarostu? Już nie pamiętam teraz. Bo te pierwsze takie do zarostu, to były fatalne. Normalnie ciągnęło ze sto wszystkich. Z takie, wiesz, pociągnęłeś majtki. Warzywa na sałatkę jężną też. Okej, dobra. Alright. Okej, to już wszystko wiemy. Maszynka jak maszynka, każdy może mieć do wszystkiego. Okej. Koleś będzie grał na PC i koleś będzie grał po angielsku, ponieważ nie ma opcji, nawet mogę wam pokazać, żebyście mi wierzyli, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski i angielski. To jest wszystko niestety, co jest do wyboru, więc koleś będzie grał po angielsku. Trinity Fusion swoją drogą, jest wyśmienita nazwa. Jest wyśmienita. Mam wrażenie, że maszynka do generowania tytułów dla gier. Po prostu 10 na 10 w tym przypadku. Z tytułu, którego jak nie patrzy się bezpośrednio na tytuł, to momentalnie wylatuje mi. Muszę patrzeć na tytuł, żeby pamiętać, jak się nazywa ta gra. Nazwy się pozwoli kończą. To chyba jest prawda. Mam wrażenie, że zaraz będziemy musieli dokładać jakiś ten XXX z jakimiś tyldami. Zaraz zaczną tak wyglądać tytuły. Tylda, gwiazdka, tylda, małe X, duże X, małe X, tylda, God of War, tylda, gwiazdka, tylda, małe X, duże X, małe X, tylda, gwiazdka, tylda. Tak się będą nazywały gry, ale Trinity Fusion. Chef's kiss. Survivor Veteran Hardcore. Weźmiemy chyba sobie streamowy, trudny. O, dobrze, że nie widzicie napisów. Czy przesunąć was? Chcecie, żeby was przesunąć? Lubicie być przesuwani? The overworld, orderly, a factory world. Jak bardzo lubicie być przesuwani. The hyperworld. Tak was odrobinę was. To the limits of inspiration. And Prime, the center, organizing it all. Prime, where we enjoyed what we'd wrought. Już nie pamiętam tytułu. Jak Boga kocham. Trinity, bo napisaliście na czacie, ale Trinity co? Gdzie ja mam rozpiskę? Gdzie może być napisane? Tu mam Trinity Fusion. Świetny tytuł. Świetny tytuł. Czy mogę tłumaczyć w locie? Stworzono multiwersy, ponieważ ktoś wymyślił sobie, że to jest bardzo dobry pomysł. No i jak otworzyli jeden multiwers, to wyszły potwory. I teraz jest kolaps, bo wszystko się próbuje multiwers w jeden i mamy naszą bohaterkę Maję, która potrafi podróżować między multiwersami. I będzie próbować je mordować, zamykać? Świeży pomysł. Tak samo jak tytuł gry jest świeży. Jump. I z jakiegoś powodu mam kursor myszki na samym środku. Gry PC. Double jump. Skakanie przez półki. Podstawowy atak. A jak jest rolka? Okej, B. To jest...
Trinity. Trinity. To już to mi weszło. Trinity, ale brakuje mi jeszcze pierwszej albo drugiej. Oh shit. Nie walczymy z nim? I guess nie walczymy z nim. Okej. Okay. On atakuje mnie. On atakuje mnie. Okej. Dobrze działa na razie na padzie. Wygląda nie najgorzej. Gdzie jest moje życie? Zasłaniam wam. Bardzo dobrze. Hold Y, hold aim. Mogę strzelać nawet. Okej. Okay. X bicie, Y strzelanie. In air, air dash, tak? Czy ja tam powinienem spać? Otworzyłem drzwi. Czy ja powinienem ich fikumiku? Czy mogę strzelać do przeciwników? To boli? To boli. Czy mam parowanie? Chyba nie mam parowania. Czy jak nie ma parowania, to już nie są solsy? Plasma rifle. Się zbiera się rzeczy, się power 1. Ma większy fire rate, ale ma mniejszy damage. No tak, to ma sens. Logika growa mówi, że jak coś strzela szybciej, to musi robić mniejsze obrażenia, prawda? Niż rzecz, która strzela wolniej, ale... Czy mogę to jakoś sprzedać? Nie mogę tego sprzedać w żaden sposób. Nie ma parowania, ale jest skraplanie. Wow! Widzę, paruwa w nowym roku jest... jest gotowy kontynuować. Tego już nie mogę przytrzymać? Ciekawe, pistolet mogłem przytrzymać. Karabinu, maszyna na nogę, adrenalin, bańcu. Boost movement speed for a short time. I to mam na dole, tak? A u góry mam leczonko, okej. Okay. Król Sucharów 2.0. Chyba powinien mieć mniejszą celność przy większej szybkostrzelności. No bo wiecie... Pistolet 9 mm jest mocniejszy niż na przykład taki kałach, nie? Który strzela szybko. Według logiki growej. Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale jest szalone. Król Sucharów to parówka 2.0. To się zdecydujcie, kto się pod kogo... To się pod kogo podszywa? Czy ja powinienem to niszczyć? Czy ja powinienem to... Powinienem tam to strzelać na pewno. Wow, shit. A co powinienem z tamtym robić? Tam to jest bateria? To mi ładuje coś? To ładuje mi. Bateria ładuje mi karabin. Au. Au. Zobaczmy leczenie. Zużyłem leczenie. Nie mam leczenia. To jest winda. Z jakiegoś powodu vibe flashbacka, tylko tego starego, bo ten nowy... Okej. Okay. To coś robi dwa razy cios ten sam. Aha, czyli ja mogę mieć tylko jeden przedmiot na dole, tak? Emits energy field that provides... Okej. Okay. Hej, Aquanox. To mi daje energię. To mi nie daje nic. Oh shit. Muzyka jest
Muzyka jest taka, jakby ktoś robił z pamięci soundtrack do Deus Exa. Co to jest? Nie chcę z tym walczyć. Z tym też nie chcę walczyć. Okej. Okay. Co ja mam z tym zrobić? Czy ja mogę z tym nie walczyć? Okej, okay, niebieskie, niebieski. Widzę, że to duże chroni... To jest ta walka, która ma mi się nie udać, czy... Czy git good? Mogę jeden cios w powietrzu zrobić, co to jest? To nie jest witam. Czyli to nie jest witam. To miało się. Nie jest witam. Czy dało się wygrać? Connection interrupted. To jest ten achievement, ale tego nie liczę jako mój pierwszy roczny. Liczą się tylko te z Xboxowe. Okej, okay, czyli nam zabrało wszystkie moce teraz. Nie, mam mój Nie jest witam. Fabularne witam nie jest normalnym witam. Nie powinno się nawet pisać tego. Co to jest? Teleport. But where? Nie wy decydujecie. Zasady są tutaj przeze mnie. Head north. Ale proszę panią, ta gra jest 2D. Gdzie jest north w grze? W grze 2D. To jest pieniądz. Tam jest przeciwnik. Tam jest coś, do czego nie mogę jeszcze doskoczyć. Może kiedyś. To strzela. To jest coś niebieskie. To tak ciężko jest powiedzieć graczowi, co ja podnoszę. Gdzie ja schodzę? Ja nie chcę iść jeszcze do kopalni. Totalnie nie jest witam. Fabularny witam, mamy to, to jest ustalone milion lat temu. Nawet nie jest do dyskusji. Jesus. Uciekaj stąd. Aha, teleport, czyli mogę się teleportować między... Czy to ma taką mapę metroidwaniową? Tak, to ma mapę metroidwaniową, okej. Okay. Nie podoba mi się to, ten przeciwnik, który jizzuje w moją stronę czymś. Plasma Blade. 29 to jest więcej i podpala przeciwników. Yes. Podpalanie przeciwników. Yes. Ale czekaj, tu kombosy są? XX góra X można robić. XX. X. Czym się różni X a góra X? Chyba, że mój tego nie ma. Nie, mój też to ma. XX góra X. Okej, czyli pewnie na przeciwniku to combo działa, nie da się... No nie wyglądało, jakby działało. Nie ruszajcie się, sprawdzam...
Nie sprawdzę, tak? Na tobie sprawdzę. Nie widzę żadnej różnicy między XXX a XX góra X. Enemy is hit by sun fire. Ale co? Co? Place bombs. Czy ja nie mam karabinu? Mam teraz jakieś... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pocisków czegoś. Trochę mi szkoda teraz tego wyrzucać. Ale to jest to miejsce, które mówiłem, że nie mogę doskoczyć. Tak, jest XX góra X. Wygląda tak samo, a XXX XX góra X. Potrzebuję jakiegoś jednego przeciwnika, bo na razie nie mogłem... Przeszkadzało mi. XX góra X. Co to jest? Co ja podnoszę? Gro, co ja podniosłem, gro? Halo, gro, co ja podniosłem? To była jakaś trzecia waluta. Trochę was tam jest. O, Jezus, jaki to ma zasięg. Serio, nie widzę absolutnie różnicy między... Damage you suffer and damage you inflict are doubled. Glass cannon, okej, okay, to jest dobra nazwa. Electric grenade defeat enemies have a chance to spawn spike. Przeciwnicy, które miarają, wypuszczają jeszcze prunt. Medical... Any health items you find use. Albo mogę się leczyć o 20% lepiej. I mam u góry, mogę iść w jakieś, widzę, klasy. Spróbujmy iść w klasę pomarańczowej czaszki. Pejot pyta, jak to zakończone. Nie polecam pytać, czy można otworzyć. Kilka osób nie zobaczy już na socjalach naszego kontentu. To jest teleport? A co to było to? To też jest... Okej, okay. strasznie dziwna jest ta gra czasami. Seeking West, probably defeating enemies with melee weapons will spark seeking projectiles. Okej, czyli pomarańczowa czaszka jest na jakieś takie pośmiertne rzeczy. Niebieskiej baterii jeszcze nie widziałem. Lose coin is now health. Maximum HP in this green weapon, but all healing items. Spróbujmy wymaksować pomarańcz. A możecie wcześniejsze otworzyć. Dostaniesz tylko dłuższego bana, pytając o takie rzeczy. Okej, okay, czyli to sobie potrafi przelatywać tak przez... Power level 4? Czy awansowałem? Co się dzieje, gro? Są levele? Gdzie jest mój level? Gdzie jest mój level? Gdzie jest napisane, jaki mam level? Health 35, upcoming power level 4. Okej. Okay. Czuję się... jakie jest polskie słowo na overwhelmed? Nieprzeciążony. Przebodźcowany? Nie. Katana, ale nie podpala. 20% stick enemies. Kurde, jest katana, bierze się katanę, no. Chciałbym móc sprzedać to, albo rozłożyć na jakiś... Jak widzę przedmiot, to jest mi automatycznie żal, że on tutaj leży tak... Sam, biedny. Okej, okay, przez tego pana się nie dało przerolkować z jakiegoś powodu. Przytłoczony. Dziękuję. Czuję się przytłoczony ilością... Aquanox! Okej, teraz gra mi dzieli na pół, tak? Leczące granaty. Ja bym chciał tylko pomarańczową czaszkę. Do gro. Gro? Defeating enemies when you recover the weapon increase the damage of your other weapon for a short time. Czy jak zabiję mieczem, to mam przez chwilę mocniejszy o 30% atak karabinem i na odwrót. Base damage increased for 100 coins you hold. Czyli co 100 monetek, mój atak jest mocniejszy o
2% i max to jest 10. Spróbujmy to. Nie wiem, ile mam monetek. Gdzie jest ilość moich monetek? 174 chyba mam monetki. Tak mi się wydaje. Also... Gdzie było to zejście do kopalni? Tam. Teraz się czuję, że powinienem zejść do tej kopalni. Teraz mam wrażenie, że trochę chciałbym być w tej kopalni, ale może... Okej, teraz nie mogę zejść tutaj z jakiegoś powodu. Nie mogę zejść tutaj. To jest metroidvania, więc trzeba uważać na miejsca, w których gra mi na razie nie pozwoli być, okej? I to jest chyba, strzelam, jedno z takich miejsc właśnie. Overwhelmed to oczywiście nadwrażony. Over to nad, a nie przy, jak wy to tłumaczycie, przyważony? Teraz sobie robicie jaja, czy... Gra często rozdaje. To mnie trochę... Nic nie ma w życiu za darmo i w grach. Więc jak gra coś rozdaje za bardzo, to jest... Air dashes, czyli jak zrobię dash w powietrzu, to zrobi stana. Jest większy crit, jak atakuje przeciwnika od tyłu. To jest też znana rzecz. Enemy projectile speed. I pociski przeciwnika są zwolnione 70% w 5 metrów ode mnie. To sobie weźmy, to może się przydać. Jak będzie jakiś bullet hell. A Jesus Christ, co to jest? Czemu to jest? Coś mnie ugryzło za pół życia. Ten mnie dżiznął. Ugryzł mnie piesek w nogę. To wszystko trwało pół sekundy. Nie wiem, czy jest potrzebna ta bańka, która pokazuje mi, ile jest 5 metrów ode mnie, ale okej. To wtorkowy... Czyli robicie sobie jaja. Tak myślałem. Tak myślałem, że nie bierzecie tego na poważnie. Już nie będzie tej pomarańczowej czaszki, tak? Żebym ją sobie dobił na maksa. Using consumer increasing damage. Trochę za długo czasu bierze ten ekran. Retaliation effect. Powinien bum 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 wiedzieć od razu. Your base damage increases when less. Im mniej życia, tym większy damage. To też jest znane. Retaliation effect. Nie wiem, co to jest retaliation effect. Using consumable. Zatem spróbujmy to. Myślisz, że później się już po piktogramach będzie poznawało, jak są dzielone umiejętności na pół? Ale jest głos nagrany. Which is nice. Kolejny ślepy zaułek. Czy po to ogromnie tutaj ten wysłałeś? Bo to ja już nie widzę, chyba że tam, u góry. Są te rzeczy, które podniosłem, ale zostawiłem na ziemi i one się dalej są pokazane na mapie. Czekajcie, sprawdźmy jeszcze raz porządnie ten Stargate. Bo to mi się coś tutaj... Na pewno nie ma jakiegoś przycisku, promptu, nic. X, Y do góry, na dół, skocz, pokaż, uderz, strzel. To jest ten granat. No dobrze, jak nie, to nie. Spróbujmy iść w prawo w takim razie. Tu wystaje jakiś krab. Okej. Okay. To był ten przeciwnik, który mnie zamordował? Someone is in some spawning contact. Czy mogę to wziąć? Wyleczmy się.
coś podniosłem, chyba pieniądz. Nie, to nie jest pieniądz, to jest jakaś kolejna nowa waluta. Trafienie tego w powietrzu oka jest ciekawe, bo on jest nie jest na tej maksymalnej wysokości skoku. Z czym ja walczę w ogóle? Wiem, że multiverse jest multiverse, nie powinno się tu zadawać jakichś głupich pytań, ale... Lightning Wave i to mi pod... Nie, to mi wrzuci w miejsce, w którym miałem leczenie, okej. Covert Brain into Halo... Zmienia pociski przeciwnika w leczenie? Mogę to zamiast... Jesus Christ! Ile tu jest czytania? Ja tu przyszedłem kopać tyłki, a nie czytać. To jest to, co podniosłem. Tu jest sklep, który jest zamknięty. Nie, jest otwarty. Nie mogę wydać nic, bo będę miał mniejsze szybkość. Arc Pulse. Nie chcę nic z tych rzeczy. Wait, what? Okej, jest nagrany, ale niekoniecznie dobrze. Ten byczek z tyłu wygląda fajnie. Czytania więcej niż na maturze z polskiego, żebyś wiedział. Na maturze z polskiego się coś czyta? Machine Guard. Może to ma... Nie, mówię o głosie, tylko takie... W ogóle nie pasujące do... Okej, oni sobie po prostu zniknęli. I tu już gra mnie gdzieś prowadzi w inne miejsca, tak? Do bossa? No i gdzie jest Trinity z tego Trinity? Z tego Fusion? Z tej fuzji Trinity? Gdzie jest pozostałe E.T.? The underworld, life dominant, was full of fast. Co ja teraz odpaliłem? Tam strasznie dużo pytań do tej gry. A ta gra jest taka... Go! Nie pytaj! Idź! Po co zadajesz głupie pytanie? Go, go, go! No jak tam wiersz, coś by się odnieść do niego? Serio? Się czyta coś na maturze? Co ja robicie? Trufla zaraz powie, że to jest wtorek. Kolejna rzecz. Robisz trzy kroki i masz kolejną rzecz do czytania. Trać pieniądze zamiast życia, no to jest... To jest najgorszy deal ever. Any health items, any human... Lepsze leczenie do dodging through an attack, sticks, explosive. Tak. Już pogodziłem się z faktem, że pomarańczowej czaszki nigdy nie wypełnię do końca. Już nigdy nie pojawi mi się... Okej. Okay. Faktycznie zrobiłem dodge i przykleiło mu. Co to jest? Zaraz się dowiem, co się stanie, jak człowiek ginie w tej grze. Coś podniosłem, nie wiem co. Gra mi nie tłumaczy dalej. Czym jest ten pieniądz? Ale mam dwa życia na 50, więc to będzie krótka piłka. W Call of Duty też tak jest, tu jest broń, tym się strzela, teraz go, go, go.
Nie wiem, może to jest kwestia, że to jest początek gry i oni chcą jakoś, próbują przynajmniej. Oh shit, ale tu jest banda. Okej, granat jest mocny. Le granat jest mocny. Au. Mam jeden punkt życia. Co można zrobić z jednym punktem życia w tej grze? Flame pillar. Enemies hit by this weapon are set on fire. Okej, 28, ale ja nie mam taki. 28, a moje bless bombsy robią 27. Chcę. Nie mógł ten ekran być na... Jak stoję przy tym? Nie byłoby łatwiej, gdybym widział od razu porównanie? Tylko muszę kliknąć i wtedy się pojawia jakiś... Okej. Okay. Okej, okay. Teraz sobie możecie pisać. Teraz sobie możecie pisać. To jest rogalik? To jest... Co to jest? To nie jest Metroidvania? Witam jeden, Shindo. Ale jeszcze czekaj, bo to może być też fabularne. Wstrzymajcie swoje witam. Fabularne. Oficjalnie ogłaszam tę śmierć jako fabularną. Pani, która podkłada głos pod tą, pod Maję, ma ładny głos. Tak fabularny jak w Children of Morta. Nie wiem, nie pamiętam. Ale totalnie to jest fabularne. Czy ja mogę wybrać panią, tak? I biegać naokoło, ponieważ 2,5D. Nie, to są jeszcze... To jest broń? Co ja wybieram, gro? Czy ja mogę to w ogóle wziąć? Nie mogę tego, mogę sobie tylko poczytać. Okej. Okay. Aha, nie mogę sprawdzić, tak? Mów setu. Okej. Okay. Kim ty jesteś? Oh, you must be one of Maya's counter selves. I'm Isaac. I'll be working on supplying you with weapons, gadgets, whatever you need to defend yourself with while you're out there. Tam fabułę się pchało, jak się umierało. Być może. It might take a while with everything going on, but once they get here, I should be able to spice up your arsenal a bit. Dlaczego ma połączoną głowę z klatką piersiową? Co to daje? Co, zrobili jakiś skrót, żeby nie szło szyją? Tak dużo pytań. Co to jest? To jest winda. O mój Boże, to ma więcej poziomów. Amplifiers. You must be the next of Maya's counter-selves. I need to tell you. This quest of yours is going far too slow. Dużo czytania. Ktoś miał... w głowie cały świat. What? Sorry, you're an Ewer? That's no limb yet. Dobra. Jeszcze nazwy raz. Ja nie mam czasu, gro. Ja mam 2 godziny. Kim jest Chirre? General Stats. Chirre pokazuje stacy. Tak, super. Jest potrzebna taka postać w każdej bazie. A gdybyście mi pokazali na przykład, gdzie się odpala misję. Tak. Tu jest Fakesforge. Gdzie ja właśnie wszedłem teraz? Gdzie ja teraz wszedłem? Do gry, okej. Okay. Okej.
Director Raylan said you were an inspector. Ten sam wybór? Okej, czy to jest... Rogalik? What's going on here? To jest wyśmienite pytanie. Czym są te... Okej, ta pani nie ma podwójnego skoku. To był mój błąd. Potrafi lewitować delikatnie w powietrzu, ale... Ciekawe. Pani ma tylko dwie bronie Mary. Nie potrafi robić podwójnego skoku, ale potrafi na pół sekundy lewitować? Nie, robi też lekki dash. Ma kosę. Tak, to jest jej jedyny. Którą robi... Aha, on jeszcze atakuje z podłogi. Cool. Coś podniosłem. Pieniądz chyba. Dziwna jest ta gra. Ta gra jest bardzo dziwna. Byłem przekonany, że to jest Metroidvania. To nie jest Metroidvania. Chyba. Aczkolwiek są trzy postacie, więc może być tak jak w Lost Vikings, że może... Czy chce Heavy Katana? Nie, moja kosa robi większe obrażenia. Byczek! Okej, okay, mają... On jeszcze robi obrót w drugą stronę. Stoi tyłem, ale atakuje mnie, tak? Okej. Okay. Czy ja wszedłem gdzieś w jakieś miejsce, w którym nie powinienem być? Gro, proszę cię. Talk to me. Powiedz mi, co robię nie tak. Jay tego nie polecał, więc to jest akurat plus dla Jaya. To, co polecał Jay, będziemy grać w czwartek. Attack damage 25 when there's more free enemies around you. Czy jest momentami więcej niż trzech przeciwników? No, koło mnie. Ale to jest 100, to już miałem. Okej, okay, mogliście mieć rację. Może być tak, że potem się po piktogramach... Jeżeli ktoś dotrzyma do tego momentu... Mam cały czas wrażenie, że nie powinno mnie tu być. W ogóle nie robię im obrażeń praktycznie. Tam szedłem jak przez nich, jak przez masło, a teraz mam już jeden punkt życia. Więc przynajmniej będziemy mogli wrócić do bazy. Zmienić panią z kosą na kogoś... To się nie wygłupia. Power level 2, okej, czyli się leveluje te postacie. Trzeba je podmieniać, żeby je levelować. Ciekawy zabieg. Pierwsze witam. 54 minuty i pierwsze witam. Gameplay 1 HP. Tak się najlepiej gra, nie? Wtedy człowiek wtedy najlepiej gra. Najlepiej mu idzie, jak ma 1 HP. No nic, no. Pierwsza śmierć. Spróbujmy
Activate Hyper Mode. Co to jest Hyper Mode? W końcu mi coś napisałaś, gro, ale... Game settings, if you're finding the game, to you wanna just focus on the story. Each time you die, my counter cells will be given slightly more damage resistance. Okej, czy można włączyć tryb, w którym za każdą śmiercią będzie większa odporność? W której grze tak było? W której grze tak było, że też można było coś takiego włączyć? W Hadesie. W Hadesie, tak. W Hadesie tak było, no. Ta gra mi nie pokazuje, jaki jest level tej postaci, tak? Czy tam miałem? To jest ta, co miałem ją? Naira? Nie, miałem tam z niebieskimi, a nie miałem chyba... tej... pani. Okej. Okay. Spróbujmy wejść gdzieś... w misję. Kim ty jesteś? Oh, musisz być Naira. Jestem Sindara, Maya's partner. It's my job to watch over her physical body while być może... Być może ten tytuł gry jest celowy, taki, żebyś absolutnie nic nie rozumiał, nie zapamiętał z tej... Psychic augments available to purchase, ale gdzie? Okej, okay, czyli mogę skrótami... Mogę się teleportować do sklepów, okej. Okay. Okej, gro. To jest pomocne. I teraz w końcu widzę, do czego służy ta niebieska waluta. Plus 25 damage. To są rzeczy, które chyba zostają ze mną nawet po śmierci. Ale wciąż strzelam. 25 damage resistance. Augment slots. Mam 20 slotów. Kupmy ten, ponieważ jestem często poniżej 25%. Jak zauważyliście. Okej, okay, skoro nie muszę biegać, to jak się idzie? Co to jest Factory? Tam to było Forge, to jest Factory. To jest... Wiesz co? Są lepsze wtorki i gorsze. To jest jeden z tych... z tych dziwnych wtorków. Zazwyczaj dość szybko zaczynam rozumieć, co jest w grze. Ta mnie trochę zaskoczyła. Dobra, znowu robię bardzo mały damage. Mogę atakować ich z tego? Mogę. Czy jest oszustwo? Być może. Ale jak działa... Ktoś tutaj był i zniknął. Jak na razie jedynie do muzyki nie mogę się przyczepić. Mi się wydaje, że każda postać ma swoje uniwersum. Tak może być. Tak może być. W ogóle to jest chyba jedna i ta sama... osoba, prawda? Z tego, co rozumiem, tylko z różnych... Oh my god. Oh my god, co tu się dzieje? Czy to robi większy damage? To robi taki sam damage, ale kopie prądem. Leci w każdą stronę. Tam potrzebuję doskoczyć. A, bo ten rzuca z góry, okej. Okay. Tu jest niezły chaos. Tu jest pan z kosą. Pan z miniganem. Co robi to? Nie wiem.
Ten pan sam zwalniał pociski z jakiegoś powodu. Co pomagało mi bardziej niż jemu. Ciekawa gierka, takie mocne 2 na 10, mamy Dead Cells w domu. Nawet nie jest Dead Cells. To nawet nie jest... Okej, ta broń jest lepsza. Czy ja mam podwójny jump? Mam podwójny skok. Czemu tamta postać nie miała podwójnego... Pająk z zielonym pojemnikiem na dupie. Albo mrówka. Czy to leczenie wyrzuci? Nie, liczyłem trochę, że wyrzuci leczenie. Au. Power level 2. Tu jest tajna winda do góry. I podłoga, która kopie prądem. Oprawa gry jest ok. Muzyka jest naprawdę przyzwoita. Może to być kwestia początku, może teraz jak już wszystko wiem, wszystko, która waluta mniej więcej robi co? Fire damage, wchodźmy w damage. A, bo to jest takie styl. To faktycznie robi damage. Z bliska, bo z bliska. Weźmy się, wyleczmy trochę. Co się dzieje na dole? Działko. Dron. Okej, okay. Były dwa drony. Gdzieś przegapiłem jednego drona. Art nudny, nienatchniony. Co to jest? Snajper? Drugi snajper? Nie, to jest ten sam, tylko się teleportował. Jesus. Jeden na 50, to jest nasz moment. Teraz kończymy. Co robi to? Co robi niebieska kulka w powietrzu? Nie mam umiejętności? Okej, czy to jest, czy to musi być metroidvania? To jest już któryś raz, jak widzę jakieś miejsca, w których nie mogę... Mobilkowa grafika? Serio? Wow. Nie mam pieniądza, mam pieniądze na to. Co to jest? Tarcza, nie chcę tarczy. Mam 1 na 50. Jest mi niepotrzebna tarcza. To może być nasz koniec. To może być nasz koniec. Ale mówię, jesteśmy najlepsi, jak mamy 1 na 50. Trzeba się wrócić na dół. Nie można ich tutaj zostawić. Ten jest tu, ci latają. Co to jest? 36. Kwasem może być.
kwas, tak. Matko bosko, gdzie ja się wpakowałem? Wciąż 1 na 50 żyć. Co to jest? To jakieś nowe działko. Okej, tego działka nie znałem, okej? Okej, nie wiedziałem, że to działko potrafi strzelać bezpośrednio w dół. Continue. Kiedy już myślałem, że znam dobrze... Ta postać nie była najgorsza. Więc nie będę tego dotykał. Zobaczmy, co możemy kupić. Tu były augmenty, ale nie wiem, czy podniosłem taką 8. No nie mam za bardzo pieniędzy, dobra. Powiedzcie mi, co ta pani sprzedawała w takim razie. Amplifiers. Increase... Tam mi zostały jakieś rzeczy? Czy to, co podniosłem, to już mi zostaje w tej postaci? No to wygląda. Co było takie, co mi dobrze... Nie, mogę sobie chyba tylko oglądnąć, nie mogę tutaj nic... Przynajmniej na chwilę obecną nie mogę nic zrobić. To jest ta pani. Co robi ta pani? Nic, można z nią pogadać. Nie mam ochoty z nikim gadać. I ten pan poziom trudności potrafi tylko zmienić, tak? My już jesteśmy na najtrudniejszym, więc... No dobra. To chodźmy z powrotem. Zobaczmy, co się stanie, jak się wróci z powrotem tą samą postacią w to samo miejsce. Czy mam już odkrytą mapę, czy jestem w totalnie nowym... Jestem w totalnie nowym miejscu, okej. Okay. Interesujące. Mam mój level. Więc robię już trochę lepszy damage niż wcześniej. Tamta broń była fajna. Aha. Okej. Okay. To są dwa działka i jeden na drugim. Właśnie to mnie... Ten don potrafi być irytujący. Aha, ktoś strzela granatami jeszcze z góry. Czy to jest... Roguelite, Metroidvania... Bullet Hell? Robisz jakiś damage? Robisz. To jest dziwny miks rzeczy. Nie mam pieniędzy. Kosztuje 50, a mam 38. Czy ktoś może mi dorzucić 12 waszej waluty? Czy z was wypada pieniądz, jak się was zabije? Siedem. Wypada z was pieniądz. Okej. Okay. Zabijmy tego łosia. Powinniśmy mieć 49. God damn it! Defeated exploding fire damage. I saw that enemies with no other enemies nearby receive more damage. To jest całkiem niezłe. Doing maximum to your attacker. To było super. Wiesz, zazwyczaj nie miesza się Metroidvani z rogalikiem, nie?
Mam już 50, mam 54. Zobaczmy, co jest w fioletowej skrzyni. Boom. Emits energy field. Serio? Coś, co wypadało już mi wcześniej z... Come on. Come on. Gdzie my idziemy w ogóle? Gdzie my idziemy? Wciąż w dół, tak? Wciąż w dół. Fajny ma karabin ten koleś. Po jednym strzale musi przeładować. Pieniądz. Co teraz? Co wypluło te kółki? Tam nie było drona. Ta gra potrafi być chaotyczna momentami. To robi podwójny atak, już wiem teraz. Musimy zejść do jednego życia, bo to jest... W innym przypadku nie będzie nam szło dobrze. Chcę się jeszcze do góry dostać, zobaczyć co tam jest. Mam jeszcze jedno leczenie. To jest pieniądz po prostu, okej. A ta skrzynka? Która skrzynka? Okej, ten przeciwnik jak wybucha zostawia granat. Zawsze tak robił? Tu jest kulka w powietrzu znowu, tak jakbym miał jakieś umiejętności. Potem gdzie mógłbym się na kulkach... O. Ten dron powinien być na jeden strzał. Teraz nie wypluł z siebie z granatu po śmierci. Nie wiem, czy podoba mi się fakt, że oni potrafią przez ściany rzucać granaty. Znowu oberwałem od jakiegoś... Weźmy sobie to życie, głupie. Ten pan potrafi totalnie przez... O! Okej. Tu już nie mogę zjechać dalej. Tam jest granat, leży... Z tego wypada... Tak, już pamiętam. Już pamiętam. Gdzie prowadzi to? Nie, chciałem na dół spaść. Tak se biegnę, nie, bez jakiegoś większego planu, gdzie mnie gra... Okej. To działko jest moim nemezisem. Uff. Co się dzieje w tej grze? Glitch też. Aha, ten mi zrzucił, jak se czytam, zrzucił mi granat. Oczywiście tak. Ponieważ rzucamy sobie granaty z... Dash cooldown extended by 1 second? Z jakiej... Dlaczego?
Kto wam pozwolił mi ograniczyć życie? Życie. Pierwszy raz podniosłem życie. Ta gra ma jednak apteczki. Już to znalazłem raz. It's a fusion gate. It's meant to fuse the immediate area of this universe with another. It's not as powerful as the harmony. Czy ja mogę się teraz przenieść stąd do tego miejsca, w którym grałem tą inną postacią? Got it. Ooh. Nie, mogę inną. Ale ja nie chcę. To jeszcze kosztuje. Pocałujcie mnie, nie powiem w co. W dupę, powiem. Powiem to. Aha, to jest. Obviously, to jest śmierć. Hej, Pabitowy. Dobrze, że wziąłem tą apteczkę, potem zaskoczyłem w ewidentną przepaść, gdzie była podłoga na dole. Powinni zwolnić tych szamanów. On im nie pomaga. Czy w sklepie można się bić? Czy to jest legalne? Nie doskoczę do ciebie. Chyba, że stąd. Podpalanko. Siur. Kwas, jak do tej pory kwas robił mi najlepszą rzecz, ale wezmę podpalanko. Coś mi ta gra przypomina, dajcie mi 3 minuty, masz ile czasu chcesz. Lightning katana. Czekajcie, ja tam... Który ja wyrzuciłem teraz? Wyrzuciłem to? Tak, to wyrzuciłem, a to wypadło teraz. Za stówę. Wezmę życie, pewnie. Przedłużymy tylko cierpienie. I co, jak mocny damage robi ten ogień? On jest wciąż podpalony. Już mu zeszło podpalenie, okej. Okay. Czy on wciąż żyje? Przepraszam. Zrobiłem rolkę za wcześnie. Tylko nie pisz decyzji. Dajcie mu 3 minuty. Spokojnie. Deal bonus damage 30% dla przeciwników, którzy mają 30 lub mniej życia, tak? Enemies with melee weapons. Getting hurt because it's a small explosion. Explozja 42. Wszystko jest dobre, wszystko jest dobre, wszystko jest dobre. A spróbujmy... Spróbujmy to. Spróbujmy... Gdy nas biją, to boli. Ich. To działko. Nie lubię tego działka. To działko jest na jednego hita, ale potrafi strzelać w każdym kierunku. Chciałbym tak mniej więcej wiedzieć, gdzie ja idę. Okej, tam była... Wiecie, co wystarczy zrobić przed snajperami? Trzeba kucnąć. Starczy kucnąć. Co to jest? Gdzie ja wszedłem? Nie mówcie mi, że doszedłem gdzieś. Przesuń sobie napis. Co?
Ty będziesz widział mapę. Ja widzę mapę. Śmieszek. Jay, ty wiesz, że jest... Wiesz, że jest... czwartkowy stream jest na ciebie. Z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Czwartkowy stream jest reklamowany jako... Jay powiedział, że jest dobre. Okej, okay, to coś wybucha. Wybucha bez ostrzeżenia. Jeden życia to jest jakby moja rzecz w tej grze, widzę. Ludzie urlopy pobrali na czwartek. Usłyszeli, Jay mówi, że dobre. Refundy za bilety na stream Jaya obsługuje. To już z Jayem trzeba. Mówię, formugatka umywa ręce od jakikolwiek problemów w czwartek. Wszystko jest na Jaya wtedy. O, dało mi się go zastanować jakimś cudem. I mamy rakietnicę. I w końcu wymaksuje. Nie wymaksuje. Okej, nie dość, że robię obrażenia, to jeszcze jest 30%, że nie dostanę tych obrażeń. Oddam mu. Finishing blow to było to samo. To jest ten sam zestaw, ciekawe. Chodźmy w zielone w takim razie. Skoro pomarańczowe nam coś nie szło, nam najlepiej w pomarańczowe. Wciąż jeden punkt życia. Czy tamto zginie od ognia? Zginie, dobrze. Oh my god. Są poprzeczne platformy. Myślałem, że wszystko jest na płasko. Gra nie przestaje zaskakiwać. Chciałbym robić trochę większy damage, jeżeli mam być szczery. Zielone wymaksowaliśmy. I co to dam dało? New power up equipped. Extra damage machine taken for 10 seconds after taking damage. 30% mniej damage'a, jak dostaniesz damage. To jest takie dość... Czekajcie, gdzie ja mogę iść? Mogę zjechać tam, a mogę zobaczyć też, co tutaj jest. Mogę zginąć od tego czegoś, ponieważ to jest boss. Który sobie przywołał też pomocników. Oh my god, on będzie srał, tak? Tymi kolesiami. No, miałem jeden punkt życia. Miałem jeden punkt życia, a był do zrobienia. Był totalnie do zrobienia. Zostajmy przy tej pani. Skoncentrujmy się na jednej. Ta pani ma żółty wykrzyknik, który jest w drugą stronę, ponieważ po hiszpańsku? Nie wiem. Czy jest taka waluta i taka waluta, tak? Quick reset w level. Jak mam poniżej 25%, to na końcu levelu dostanę 25% leczenia. Zazwyczaj nie dochodzę do końca levelu. Weźmy sobie na pewno życie. To się na pewno nam przyda.
i wróćmy do tej fabryki. To była nasza druga śmierć, prawda? Na bosie. Więc nie ma wstydu, właściwie jedno można powiedzieć. Właściwie można powiedzieć, że jedną śmierć miałem. Ej, to jest ta sama... Chyba, że tak samo się zaczyna. Ale mapę mam zakrytą, więc... Miałem taką broń? Zaczynałem z takimi nunchakami, czy z... Nie chcę robić... To. Obrywam zbyt często, żeby iść w build Glass Cannon. Bierz 30% mniej obrażeń, kiedy masz życie powyżej 70%. Ja gram jeden na jeden punkt życia. To jest moja meta. Jakie powyżej 70% życia? Czy losowo dostaję broń na początku? Nie lubię tych dronów. Okej. Nie wiedziałem, że on potrafi strzelić przez podłogę. Wszystko potrafi strzelać przez podłogę w tej grze. Jest głównie największy chaos w tej grze jest z pociskami, które nie widać przeciwnika z dołu i z góry, ale oni widzą ciebie i cały czas strzelają. Myślisz, że masz kąt taki, że ten koleś nie strzeli, ale on potrafi strzelać przez podłogę. Czyli 30% więcej obrażeń, kiedy masz pełne życie. 1 na 50, moja droga gro. 5%, że leczący orb się wytworzy. Nie jest dużo procent. Dobra, mam kolesia z granatem za sobą. Aha, uderzył mnie za niego. Okej. Bariera, świetnie. Muszę zacząć używać tych przedmiotów. W Soulsach też tak, bo atakował przez ściany. No ale tam to było bardziej zgliczowane. Tutaj jest, widzę, nie jest bugiem, jest featurem tej gry. Ta gra chce być takim lekkim bullet hellem. Wow. Power level 2. Czy ja leveluję siebie, czy leveluję broń? Skoro broń dostaje... Naprawdę, jestem... Co w takim razie sprawdzam u tej baby w hubie? Rzeczy, które odblokowałem? Które widziałem w grze? Czy to jest... Roguelike czy roguelite? W dalszym ciągu nie wiem. Czy cokolwiek zostaje mi... Okej. Nie, to samo strzela. Jeszcze zdążył strzelić. On sobie, ten pocisk sobie leci gdzie chce. To jest jakaś magiczna kulka czegoś. Co to jest? Co to jest? Powinienem to wcisnąć? Co to jest? To jest po prostu moja broń. Okej.
Mam teraz łuk i... Może wybrałem inną postać? Naprawdę, mam masę pytań do tej gry. Mam granat pod nogami, ponieważ u góry jest... To też przeleciało. Come on, fucking... Nie wszystko musi przelatywać przez podłogi, no. Sniper rifle, okej, weźmy sniper rifle. Critical damage you deal. Ok. Niech będzie. Jay coś lobuje. Jay, co ty znowu lobujesz? Co sprzedajesz? Skórkę. Pańską. Tego przeciwnika nie lubię. Żadnego przeciwnika nie lubię tutaj. A już na pewno nie oszukańczych. Nie wiem, co się teraz stało, ale wszyscy się rozpadli. Mniejszy damage, większy fire. Jak mnie. Nie. Może powinienem więcej strzelać. To jest dokładnie myśl, którą mam w tym momencie. Że może powinienem właśnie... Tylko mam wrażenie, że strzelanie nie robi takiego damage'a jak na to, że ma ograniczoną... Okej, okay, powiedziałem to i zamordowałem gościa jednym strzałem. Co ładuje... Okej, okay, atakowanie ładuje strzelanie. Okej, okay, czyli powinno się miksować. To będzie ciekawe. Może to jest tajemnica tej gry. Życie. Mogę wyrzucić apteczkę i wziąć apteczkę. A jakbym zjadł apteczkę i podniósł apteczkę? Musiello. Co się dzieje, Musiello? Co robisz nie tak? Co robisz nie tak? Musiello ma jednego subskrybenta. Kolejna apteczka. Jakbym zjadł apteczkę i wziął apteczkę? To jest magia. Bierz apteczkę, bierzesz apteczkę. Wledł? I czy ja zostawiłem te wszystkie miecze tam? Aha. Nie wszystkie bronie pozwalają... Okej, okay, to był po prostu sklep. Nie wszystkie bronie pozwalają przytrzymać i celować. Jay dostaje na krzywy ryj. Wszystko jest na krzywy ryj. Ten podcast się powinien nazywać na krzywy ryj. Nie chcę, dobrze mi się gra tą panią. A poza tym nie mam pieniądza. To jest śmierć, to już się nauczyłem. Mam wrażenie, że to jest dokładnie ta sama mapa. Tylko z jakiegoś powodu ją zakrywa. I trzeba jeszcze raz po niej biegać. A tylko wrażenie, bo powiem, że to jest na bank ta sama mapa i się okaże zaraz, że gdzieś jedna platforma się różni i momentalnie bio będziecie przysyłać. Gdzie poleciał mu pocisk?
Oh my god. Czasami... Czasami jak wpadniesz w combo ich ataków, to jest koniec. Co robi to? Co robi to? Co robi to? Co robi to? A, on żyje sobie jeszcze, tak? Ten pan żyje dwa razy. Okej, okay. Jest niesamowity chaos. A, nie przelatuje, on leci w środku wolniej, ale nie przebija. Ciekawe. Au, daj mi... Okej, okay, teraz pan szaman ma... Teraz pan szaman ma trochę więcej sensu. No właśnie, ten pocisk nie przyleci, tak? Nope. To było głupie z mojej strony. Ale człowiek się kiedyś musi nauczyć. Gra, którą miałem na myśli, to Deadlight. To w ogóle nie były 3 minuty publitowe, to raz. I to w ogóle nie jest Deadlight, z moim zdaniem. Ale miło nam wszystkim, że wziąłeś udział w tej zabawie. Trzymaj się. I przejdziemy do następnego słuchacza. Restore some health. Leczy mnie, gdy otwieram skrzynię. Defeat enemies have the chance to spawn spike traps. Wymaksujmy sobie pomarańcz. Cokolwiek to robi, to daje jakieś dodatkowe perki. W ogóle to robiłem sobie herbatę, więc hello. No nie mówiłeś nic o herbacie. Powiedziałeś, dajcie mi 3 minuty, a nie mówiłeś, dajcie mi 3 minuty, bo muszę zrobić sobie herbatę. Lightning wave. Zamiast bariery. Z jakiegoś powodu niektóre rzeczy daje na... W miejsce apteczki, a inne nie. Gdzie ja w ogóle jestem? Teraz gdzieś błądzę. To może nie być ta sama mapa. Tu jest coś. O, fucking hell. Okay, wydaje mi się, że trafiłem raz... A, nie trafiłem, bo oczywiście rozłożył swoją wspaniałą... To jest dalej. Tu doszliśmy. Czy ja was pytam, co robić? Widzisz, co ja robię? Ja jestem rączki na kołderce. Pytanie jest, czy ja sobie robię herbatę? Czy ja wyglądam, jak sobie robił herbatę? Gdzie on zniknął? Gdzie jest ten wariat? Ja też mam snajperkę. Rączki tu. To nie jest woda kokosowa. Okej, ci panowie już mają dużo więcej życia. Dużo więcej życia. Broń level 5. Wow. Czy moja broń nie podpala nic? Nie robi już żadnego dodatkowego obrażenia? Aha. Jak zabiję przeciwnika, to mam bonus do damage'u. I to robi. To robi, bo zabiłem tego drona i tego byczka momentalnie sieknąłem na raz. Ale zastanawiam się, jak sprawić, żeby mieć tutaj już taki damage, jak robiłem w tej pierwszej mapie. Maximum HP is increased, but all healing items... Nie chcę takich rzeczy. Nie chcę takich rzeczy! Dajcie mi tylko dobre rzeczy. Isolate enemies with no enemies receive more damage. Okej. Okay. Czy on jest isolated? Chyba nie.
O, nie, o, to jest. Odbiłem się od tego. Zrzucił mnie do tego drugiego przeciwnika. O, wow. Okej, okay, nie wiem jak z tym walczyć w takim razie. Elektryczna kulka miała milion życia i za każdym razem jak uderzałem, to dostawałem obrażenia, więc... Więc to się nie liczy, bo to było na nowym przeciwniku, więc wciąż tylko jedno... Tylko jedno obrażenie. Strzelać, to jest prawda. Zapominam o tym, że w tej grze można strzelać. Mam jeszcze czas? Mam jeszcze czas. Okej, czyli tu można dokupywać upgrade'y do tych rzeczy, które już kupiłem. To jest akurat przydatne. Zwiększy smog kryty. Sure. Ale tam mnie pani zastanawia. Ta. Co ty robisz? Co robisz ty? Co jest u ciebie rzeczą? Czy tylko pokazujesz mi rzeczy, które... Raz wziąłem ze skrzynki, to jest wszystko? To jest cały twój... Wszystkie te komputery, ty masz tutaj 20 ekranów, masz swoje miejsce w tej głupiej bazie i wszystko, co robisz, to jest pokazujesz mi, co ja podniosłem. Ktoś tu się powinien zainteresować twoją pozycją w tej firmie, ponieważ mam wrażenie, że jest zbyteczna. Znowu tak samo się zaczyna ta mapa. Zacząłem z tą samą bronią chyba znowu, right? Czy nie miałem, czy to wtedy nie były dwie siekierki? Zaczynałem z łukiem, a teraz mam shotgun. Okej, okay, czyli są losowe... Jest losowa broń na... Teraz już nie robię damage nawet tutaj. Taki typowy pracownik biurowy, tak? Nic nie robi. Jest pozycja, która nic nie robi. Ale jak są owocowe wtorki, to jest pierwszy, nie? W kuchni. Blood money... Damage taken. Można zarabiać na tym, że się dostaje obrażenia. To jest... To by się w prawdziwym życiu przydało. Zwalnianie pocisków, to zawsze biorę. Nie ma rerolla? Trzeba coś wybrać, tak? Fajny mają zasięg ten przeciwnik. Taki zza ekranu. Robię sobie fatalny damage. Potrzebuję coś... Potrzebuję jakąś lepszą broń podnieść. Losowa broń, okej, ale wcześniej levelował pan tamte broń. Właśnie tego nie rozumiem, bo levelujesz broń, dokładnie o to mi chodzi. Levelujesz broń, miałem broń na poziomie 5 chyba czy 6 i teraz mam znowu na 1. Jaki jest loop tej gry? W dalszym ciągu pytam się, czy to jest roguelite czy roguelike? Mam wrażenie, że to jest roguelike. Ta bezużyteczna pani w hubie... Nie jest roguelike, bo kupuje te za tą walutę, więc jest jakiś... Coś mam z nowym ranem, ale kurde... Właśnie tego levelowania broni nie rozumiem. Po co w ogóle się leveluje broń? Skoro ja ją tracę.
potrzebuje lepszą broń. Mówiłem, że potrzebuje lepszą broń. Healing grenade, nie. Refrainability. Wszystko jest do dupy. Wszystko jest do dupy i nie mówię tylko o tej grze. Sure. What else? Ta winda jest... Wieżyczka ma więcej życia niż każdy przeciwnik w tej grze. Tak, chcę lepszą broń. Toporki level... Może ja nie... Czekaj, może ja leveluję typ broni, a nie... Może leveluję katany, leveluję toporki, leveluję nunchaka. Może to jest sekret tej gry, kapitanie. Power level 3, ale czego level 3, widzisz? Już mam level 3 czegoś. Katana, miałem wcześniej katanę, miałem katany. Adrenaline shot, Helvry Stone, apteczka za apteczkę, tak? Nie, nie miałem apteczki, okej. Okay. Jest duża szansa, że leveluje konkretny typ broni. Może OTF-owi zwiększyć i widać dalej wówczas. Może jak trafi po nowej, pomimo gorszych statystyk, nie dajemy, spróbuję, ale może... Rocket Launcher. Czy Rocket Launcher zada mi obrażenia? Zgadujcie teraz, z bliska. Czy wyrzutnia rakiet zada mi... Wow, czemu wypadły... Czemu wypadły mi... Wait... Okej, okay. Podniosłem rakietnicę, wypadły dwie bronie ze mnie. Wydawało mi się, że może jestem w stanie... Available input buttons, YLB, lewo RT... Co? Input button YLB, prawo... Nie rozumiem, czy to jest jakiś... Ach, ta gra. Rakietnica! Wygląda na to, że nie zrobiłem sobie obrażeń. Co jest u góry? Krab pająk. Pan z granatnikiem. Rakietnica! Jakie jest prawo? Trzeba krzyczeć rakietnica, jak się strzela z rakietnicy. Leczenie za leczenie. Sure. Czy mogę stąd zeskoczyć? Nie mogę stąd zeskoczyć. Nie da się robić chyba rakietowych skoków i szczerze mówiąc wolę nie próbować. Ale chciałbym zejść na dół i nie wiem jak. Chciałbym być tam. Tam jest głupie działko. Tędy? Tędy. Ten dron jeszcze zdążył mnie... Rakietnica. Wybór pań, tak? Nie chcę. Nie chcę, nie potrzebuję. Tam jak się podchodziło do tych pań na początku, to pokazywało jak one mają broń. Czyli można teoretycznie zacząć z czymś, co lubisz, ale wtedy musisz też się pogodzić z tym, że bierzesz jakieś konkretne umiejętności. Typu jedna pani nie robi podwójnych skoków.
Ja wjechałem windą na górę i to wydaje się, że to już jest wszystko, co można zrobić tutaj? Serio? Okej, gro. Rakietnica. Nie będę się z tobą... Nie będę się z tobą głupio bawił. Lightning short sword. 200, a ja mam 150. Nie stać mnie. Damage you take is increased 30% z jakiegoś powodu. Teraz zauważyłem... że jest jakiś, z jakiegoś powodu jest odpalony rakietnica. Ta gra nie tłumaczy najlepiej rzeczy. Ta gra mogłaby tłumaczyć lepiej rzeczy. Rakietnica. A, zapomniałem, że on jest... ma podwójny żywot. Power level 4 katany, okej. Okay. Adashi w lewo nad winą sprawdzałeś Rex Honestus półtorak. Czy w jakichś chorobach? Jakieś łacińskie nazwy chorób, co opowiadacie? Electric Grave, Dividend, Medium, Chance of Spawn, Spike Straps. To jest, często się pojawia, ale nie robi takiego damage, jak myślałem. After clearing an area below, when you maximum your kill it. Obrażenia wam. Spróbujmy gladiatora. To pole siłowe pomaga, zwłaszcza przy takim przeciwniku jak wieżyczki. Rakietnica. Nie podnoszę tej, nie kupuję. Szkoda mi pieniędzy. To gdzieś jedzie. Nie wiem jeszcze gdzie. Tam jest działko, tam jest pieniądz. To jedzie tutaj. Tu się idzie dalej. Idziemy. Nie idziemy już najgorzej. Słowo klucz najgorzej. Nie mówię, że nie idzie, że idzie mi lepiej. Nie idzie mi już najgorzej. Chciałbym dojść do tego bossa. Ale wiem, że za każdym razem jak wchodzę do tej miejscówki, zaczynam robić zero damage'a nagle. Bałem się, że to trzeba trochę grindować. Żeby mieć tam jakąś konkretną broń właśnie na poziomie, tutaj powinienem mieć już 5-6. Wtedy ona zaczyna robić jakiś tam... Okej, ten granat wybuchł tak... Przestań to wrzucać tu! Gdzie jest ta małpa? Rakietnica. To jest zwolnienie? Zamrożenie? To... Nie wiem co robię, ale to mi się podoba. Katana level 5. Zobaczmy co jest na dole. Przeciwnik, który jest w powietrzu jest... Gdyby pozwalało mi na chwilę zrobić, nie wiem, dwa ciosy w powietrzu, ale nie. Co to jest za tajemne miejsce?
To jest tak. Okej, strzeliłem. Nie, nie. Nie mogę się tego kupić. To jest kulka, która mnie ostatnio pokonała. Jak teraz się męczysz, to mówisz, jak się będziesz męczył w czwartek w tej grze, co ją właśnie zamknęli. Co? Ta gra, którą Jay polecał, co zamknęli? Kto mówi? Tartak, o czym ty mówisz? Siejesz jakieś plotki. Powiedzieli K-Fang's Bye? Tą grę, którą gramy w czwartek? Teraz mnie denerwujecie. Tak, small exploratory attack. To było całkiem niezłe. Jay. Tim, tylko teraz skoncentruj się. Czy grę, którą mamy ustawione na czwartek, zamknęli? Katana, która robi kwas. Tak. Po to zbierałem ten pieniądz dla katany, która robi kwas. Playtest się skończył w skraju. Dzięki, Jay. No to... Co mogę wam powiedzieć, oprócz tego, że musicie teraz kupić tą drugą grę, która robi teraz popularność na pikpokach. Także fajnie, Jay, że poleciłeś nam grę, która w czwartek nie będzie działać. Zabił go kwas. Nie chce łuku, jest beznadziejny. Teraz się nie mogę skoncentrować. Myślę o tym, że Jay polecił nam grę na czwartek do grania razem, która zamknęła playtesty wczoraj. To się skończy instant stagger after successful evade. Ale to są air dashe. Nie, dobra, weźmy electric, bo widzę, że... Tartak, dzwoń do skarbnika, bo trzeba kupić ten coś tam, to Little Company, czy jak to się tam nazywa. A skarbnik ostatnio odpowiada z prędkością raz na dzień. Gdyby Kups nie śmieszkował na streamie z tego czwartku, to bym nie sprawdził, że playtest się skończył, więc trochę na ciebie. Raz Jayowi zaufałem, raz wziąłem w ciemno, tak w ogóle... Myślę, nie będę sprawdzał. Ślepo. Ufam ci, Jezu, zrobiłem. Healing grenade. It detonates and heals in your range. 5% to jest... Co to jest 5%? To jest nic. To jest lekkie piwo. Ale weźmy, ponieważ pomarańcz sobie zupdate'ujemy. Ten pan potrafi rzucać toporkami przez... Tam oberwałem czymś, nie wiem czym. Aha, twoimi granatami, tak? Nie wiem, czy towarzyszy, ale przeciwnicy mają pomarańczowy pasek pod sobą, który też nie wiem, co robi. Czy to jest ich stamina? To jest ich... Cholera wie co. Poziom moczu w pęcherzu?
Ała. Aha, to mnie atakują pociski od dołu przez ściany. Nie dość, że zepsułeś nam czwartek wszystkim nam tutaj zebranym słuchaczom, milionom, to jeszcze się totalnie rozkoncentrowałem. A miałem dobry run. To był mój najlepszy run. W 2 minuty co? Jest Orsus, który wciąż 2024 Ors... Au! Nie ma bana u nas. Level 7. Robię damage tą kataną teraz. To jest sekret tej gry, kapitanie. Grind! Aha, to sobie biegnie tak. Rakietnica. Czy rakietnica też się leveluje? Tribeam Rifle. Nie, dziękuję. Moja kulka ochronna mówi mi tylko tyle, że ktoś do mnie strzela przez ścianę. Nie chcę, chcę wejść na drabinę! Dajcie mi wejść na drabinę! Chcę tylko wejść na drabinę. To mnie trzyma językiem z dołu przez... O, wow. To coś... To coś jest nieprzyjemne w dotyku. Bo to coś łapie językiem, bierze do siebie... Little Company. Letalna kompania. Śmiertelna kompania. Tak to się nazywa? Chyba tak. Dzwoń do skarbnika, że są potrzebne... Ja to mam. Ale jest potrzebne... Nie 3, 2. Jace oglądnie na streamie, jak gramy w Little Company. Za polecanie gier, w których playtesty kończą się 2 dni przed streamem. Jak jest to 50 zł? To kosztowało $10 amerykańskich. A to nie horror? To jest horror, no. Ale to, co mieliśmy grać w czwartek, chyba też jest jakimś w sumie horrorem. Streamuj tak długo, aż uzbieramy. Nikt jeszcze, nie wiem, czy nie widziałeś, ale nikt jeszcze nie wpłacił nic, więc siedziałbym tutaj do usranej śmierci. 46 zł na polski gold razy... Okej, to ty policzyłeś razy 3. Nie, to jest ten stream zaliczam jako porażkę. Gra jest... Jakiego słowa użyć? Przeciętna. Tak bym to powiedział. Ale informacja o tym, że gra polecona przez Jaya jest już nieaktualna. To w ogóle nie patrzcie na tą rozpiskę. Tą rozpiskę Jay... Ja muszę ją wyłączyć. Tą rozpiskę Jay zepsuł... Ta rozpiska jest zepsuta. Jest... Nawet nie patrzcie tam. Nie jestem zły, jestem rozczarowany, tak. To był taki... To był ten, jak się robi ten taki test, że zamykasz oczy i się do tyłu przewracasz i cię Jay łapie. Jay mnie nie złapał i to był bolesny upadek. Także nie wiem. Nie mam po prostu jak teraz nawet, nie mam słów. Nie mam nawet teraz słów. Ten obrazek różami pana Kowarcu ma tartak. Tego nie. W ogóle nie pasuje do obecnie do... Jeszcze streamował, jak się przewracasz. Tak.
Nic, to sobie zakończymy, bo po prostu ja muszę to iść jakoś przemyśleć. Tu jest potrzebne, są teraz biznesowe telefony do skarbników. Potrzebne. Nie wiem. Widzimy się w czwartek albo nie widzimy, nie wiem. Piszcie do Jaya, ja nie wiem. Trzymajcie się, czat. Ja spadam. Bye.